roku flagowy. Grzegorz Braun z Konfederacji, żądający przerwy w obradach z powodu ukraińskich flag obecnych na zewnątrz i wewnątrz polskiego parlamentu. Flaga Ukrainy na gmachu Sejmu wisi w miejscu przynależnym gospodarzowi. To się nie godzi. Gospodarz udzielił części budynku po to, żeby solidaryzować się z Ukrainą. Właśnie gospodarz. A gospodarzem jest Wysoka Izba. A więc dziękuję flaga bardzo. Ukrainy, Na tym samym posiedzeniu Sejm zajmował się polską ustawą sankcyjną, uderzającą w podmioty związane z Kremlem i zakazującą importu rosyjskiego węgla. Przyjęto ją bez głosu sprzeciwu. Wstrzymała się jedynie Konfederacja. Zapłacą za to odbiorcy energii elektrycznej czy odbiorcy paliw. Interes Polaków, polskich obywateli na pierwszym miejscu. To jest oburzające w ogóle nie tylko wstrzymanie się od głosu, ale przede wszystkim słowa, które padają ze strony posłów Konfederacji niektórych. Do Komisji Etyki trafił wniosek Dariusza Jońskiego przeciwko Januszowi Korwin-Mikkemu za wpisy o Mariupolu czy Buczy, poddające w wątpliwość rosyjskie zbrodnie. Te słowa są nieodpowiedzialne. Każdy jego tweet jest cytowany przez rosyjską telewizję dla uwiarygodnienia ich przekazu. Kiedyś mieliśmy w Sejmie detektywa Rutkowskiego, dzisiaj mamy detektywa Janusza Korwin-Mikke. Próbuje zadawać różne pytania, czasem trafnie, czasem mniej trafnie, natomiast nie ma tutaj podstaw moim zdaniem, żeby go pociągać do odpowiedzialności poselskiej. Korwin-Mikke zapowiada pozwy. Pisze, że jedynie twierdził, że trzeba sprawdzić, kto to zrobił. Jestem zbulwersowany, ale nie zaskoczony. Dowody ich takiej sympatii do niektórych idei geopolitycznych rosyjskich, czy do tego pseudo-tradycjonalizmu Putina, to nie jest nic nowego. Jeżeli Konfederacja chciała być przestać nazywana konfederacją, powinni odpowiedzieć nam na pytanie, czy poglądy Janusza Korwina-Mikke w sprawie masakry w Buczy, w sprawie Mariupola, czy postawa Grzegorza Brauna, to jest to coś, co powinno znajdować się w polskim Sejmie. Konfederacja oświadczyła, że wypowiedzi posła nie należy traktować jako jej stanowiska, ani też poważnie. Podkreśla też, że potępia napaść Rosji na Ukrainę oraz wszelkie zbrodnie wojenne. W sprawie konsekwencji wobec posła w Konfederacji toczy się, tu cytat, wewnętrzna dyskusja. Anna Hałas-Michalska, Wydarzenia.